Cześć, z tej strony Atarendil w 11 odcinku z serii Zagrajmy w Dragon Age Przebudzenie. Spotkaliśmy architekta, który z jednej strony mówi, wyleczyłem twoje rany, i mówi też, że nie chce być naszym wrogiem, a z drugiej szczuje na smoki, testuje, zabiera ekwipunek i oddaje obiektom doświadczalnym. O nie, nie, tak być nie może. A wiecie, o czym zapomniałem, gdy odzyskałem ekwipunek? Tak jest. Ogłuszenie. Już lepiej, Andersie? Cieszę się. Jeżeli chodzi o ekwipunek, to Velano otrzymasz pierścień dyscypliny oraz popiół. Tak. Taka wymiana. I kaptur pierwszego zaklinacza. Terapia wstrząsowa do obrażeń od ognia, do obrażeń od elektryczności i odporności. Też wymienię. Tarczy nikt tu nie nosi. A Natanielu, ja wiem, że zbieram tobie zestaw oszustki, jednak te rękawice śliskiej fretki są stanowczo lepsze. Oczywiście rękawic nie wyrzucę, być może jak zdobędziemy w końcu te buty oszustki, wtedy zobaczymy, czy będzie jakiś bonus. Kto wie? 111 cierni róży może sprzedam. A teraz trzeba wam rozdać punkty. Proszę bardzo. I aura oczyszczenia. Tutaj może być chmura śmierci niby. Ale... O! Zemsta natury. Opiekun przyzywa gigantyczne korzenie atakujące wszystkich. Dobrze. Tylko, że nie mamy. Nie mamy... Tego nie. To i tak włączasz. To teraz pokaż... nieumiejętności tutaj. Oto. To bierna, ale to już nie jest bierna. I jeszcze, jeżeli chodzi o zielarstwo, to mogłabyś... Na pewno mogłabyś... O! Doskonały okład. Może się kiedyś przyda, ale drogie. Bardzo drogie. Potężna mikstura lyrium. Ale substancja destylująca. No dobra, będzie trzeba zakupić i wtedy. Proszę. Też załatwione. A magii 61. I co, lepiej? Mam nadzieję, że lepiej. Stoik. Mag bitewny nauczy się czerpać siły z bólu i przekształcać ją w energię. Może jednak spirala czasu. Dzięki ogromnej koncentracji mag potrafi zmieniać postrzeganie czasu, kasując opóźnienia wszystkich zaklęć. Ty też nie masz. Tutaj Skoczysław. Pokrzepienie. Uzdrowienie. Uzdrawiasz i tak. O tym zapominam. Miazmat w ogóle nie używam. Tutaj masz lecznicze, proszę. No i teraz? Czemu by... Właśnie nie wziąć tego. I Natanielu. U ciebie problemu nie będzie. Zręczność. Spryt. Zręczność. Klarowność. Ta. Cios łaski. Zręczności 50. Dwa. Zaraz, dwa i... Gdzie ja to dodałem? A! Do sprytu. Teraz lepiej. O, nie tutaj. Ostatni deszcz, strzał. To będzie... Dobre. Tylko nie zapominać. Skoro już wszystko załatwione... Ruszamy dalej. Ja... Powiedzmy też tu, albo nie. Przybyty las, taka czystka, malutka.
Dobra, idziemy do twierdzy czuwania w pierwszej kolejności, później do miasta Amarant. Co, tańczysz? O! O! Ale on szpetny bez tej maski. To niefortunne. Dziwne. Nie, Uta. Nie ma sensu wracać. Przepadło. Twoi niegdysiejsi towarzysze są imponujący. Nie, Uta. Wypełnię złożoną ci obietnicę. Jeszcze nie wszystko stracone. Chodź, czas przygotować się do bitwy. Do jakiej bitwy? No i dobra, ruszamy. Tak jak mówiłem. Chociaż może. Zmieniam zdanie. Do miasta Amarant w pierwszej kolejności, a później do twierdzy czuwania. Nie będzie trzeba chodzić. Z twierdzy czuwania... No właśnie. Czarne mokradła czy sękate wzgórza? W Amarancie oddać... oddać obrączkę Kinana. Velana jest z nami, dobrze. Skoro już tu jesteśmy, może coś nowego zobaczymy. A ty, tam... nikogo nie było? Nie pogadasz? A jak? Dalika. Pogadasz. Nela, chodź zobacz. Ojej, popatrz, ale jest sroga. Sroga jest co? Jak sądzisz? Co ona tu robi? Słyszę was, wy zakute ośle łby! Miejcie chociaż odrobinę uprzejmości i poczekajcie, aż was minę! Ojej, przepraszamy, wielka pani, nie chcieliśmy pani urazić. Velana to przecież twoi pobratymcy. Przepraszam w imieniu Velany, była nieuprzejma. Powinniście byli ostrożni, dobre słowa. Velana to przecież twoi pobratymcy. Niby czemu? Bo mają spiczaste uszy i delikatną strukturę kości? Niby w jaki sposób są moimi pobratymcami? Patrz, jak się kulą. Jak przerażone zwierzęta. Mdli mnie na ich widok. Kulili się, boś się na nich wydarłaś. Ty naprawdę nie masz żadnych pozytywnych cech. Chodźmy za nim. Kulili się, boś się na nich wydarłaś. A co miałam zrobić według ciebie? Zachęcać ich do płaszczenia się? Kto będzie ich bronić? Kto będzie ich szanować, jeśli każdy przechodzie nie może ich zastraszyć? Wydaje ci się, że okrucieństwo im pomoże? Mieli ciężkie życie. Więc mam się nad nimi trząść jak nad jajkiem? Nie. Im trudniejsze masz życie, tym bardziej zażarcie walczysz. Wy tam! Oto dalijski amulet, wykonany z rdzenia drzewa tak starego, jak ten świat. Pamiętajcie, kim jesteście. O, Velana nie zgadza się. Czekajcie. Poprowadzimy tą rozmowę i zobaczymy, ile na plusie można mieć. Chociaż i tak będziemy podróżować. Ogrena wezmę. Niech pomaga. No dobra, dobra. Ojej, zobaczymy, czy... Ona taka, pani, ona taka jest jak... Urazić. Cicho bądź. Ona jest taka jak Morrigan. Przepraszam, powinniście byli ostrożnie dobierać słowa. Tak. Jest nam strasznie, strasznie przykro. Patrz, jak się kulą. Ta. Jak przerażone zwierzęta. Mdli mnie na ich widok. A co miał... Kto będzie ich bronić? Kto będzie ich szanować, jeśli każdy przechodzie nie może ich zastraszyć? Wyjątkowo groźny z ciebie przychodzi. Wydaje ci się, że okrucieństwo im pomoże? Jeśli to właśnie okrucieństwo popchnie ich do działania, tak. Wy tam. No i co? Też się nie zgadzasz. To jak trzeba u ciebie poprowadzić rozmowę, żebyś się zgodziła w tym przypadku? Ty naprawdę jesteś okrutna. No, to trzech razy sztuka, co nie? Tak, szybko, ojej, szybko. Przepraszamy, wielka pani. Nie chcieliśmy pani urazić. Patrz, jak się kulą. Jak przerażone zwierzęta. Chodźmy za nim coś roz... Mdli mnie na ich widok. Chodźmy z... Chulili się, bo się na nich wydarłeś. A co... Kto będzie ich bronić? Wyjątkowo groźny z ciebie przychodzi. Ich... To bez różnicy. O! Zgadza się w końcu. Ona twarda Dalijka. Była przywódcą, tak? Twardziel z niej. Nie ma co. Jednak wiecie. Ile masz? 100. Tylko, że to tobie, nie, pusty pamiętnik, nie. W filakteriach historia krwi opisana, zostawię, gdybyś, chociaż raczej to się nie stanie, ale gdybyś na minusie był. Pusty pamiętnik.
No to można dać niby srebrną broszę, bo to z początku jeszcze... Mapę Anderf... Maseranas. Tak, tak. Co tu jeszcze było? Amulet zakonu chyba. Maseranas. Ta. Ale co jeszcze? Jakiś opis o tobie? Nie, 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 stworzenia, tylko postaci. Velana, Velana, Velana. Velana jest. Velana lubi zieleń i przedmioty przypominające jej elficką kulturę i naturę. Ale czekaj, ty przecież... Ten pusty pamiętnik. To chyba twój był pamiętnik. No zobaczmy. Co? Tak. Ta książka jest pusta. Czemu dajesz mi taką bezużyteczną rzecz? No, ale jednak jest rozmowa, więc to twoje. Wydawało mi się, że ci się spodoba. Na okładce jest drzewo. Lubisz drzewa. Rozumiem. Po co na tym poprzestawać? Może od razu przyniesiesz mi obrazki drzew, żebym ponaklejała je sobie na cały mój dobytek. Tak. W końcu uwielbiam drzewa. Wzdycha. No dobra, to był głupi pomysł. Świetnie, muszę się za nim rozejrzeć. No dobra, to był głupi pomysł. No dobra, to był głupi pomysł. Zrobię z niej jakiś użytek. Skórzana oprawa jest całkiem odpowiednia. Dziękuję. Zaraz, chcę coś zobaczyć, bo te plus 5 chyba... A, no wiem, 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 wiem. Wiem. Za bardzo powtarzam, ale... Ale chcę zobaczyć, jak najlepiej to będzie wszystko. Tak, tak, ojej, wiem, pamiętam. Przepraszamy, wielka pani. Nie się byli ostrożnie, patrz, tak, polili się, bo wydarła się. Kto? Wyjątkowo, tak. Skoro już tu jesteśmy, to niech tak będzie. I teraz prezenciki. Velano, proszę bardzo. Pusty pamiętnik. Co? Ta książka jest możesz w niej pusta. Pisać. Wydawało czemu mi się, że ci taką się spodoba. Bezużyteczną rzecz? Możesz w niej pisać. Widzę. I co? Zrobię z niej jakiś użytek. Skórzana oprawa nic jest całkiem więcej? Odpowiednia. Dziękuję. 7. No dobra. 7. To już wyżej niż 5. A czy może być jeszcze lepiej? Co? Ta książka wydawało jest mi się, że ci się spodoba. Dajesz... Zrobię z niej jakiś użytek. Skórzana oprawa jest całkiem odpowiednia. Dziękuję. I? Plus 8. A więc to jest maksymalna liczba. Okej. Okay. Dobra, no to... Maseranas. O, zmniejszyło się, nie? Plus 3. Ile masz? Poszukamy tobie jakieś prezenty inne. A teraz chodźmy, bo już i tak trochę zabawiliśmy. Kiedy w lesie jest mokro, łatwo się... W tym lesie są robale niechaj wielkie, czuwa jak nad sobą głowa. Okay. Jak to mówią. Coś na mapie? Tak, Mervis i pod koroną i lwem. Ale pod koroną i lwem to nie tamto. Z czym myśleliśmy, że był nigdy problem się nie kiedyś? Tych szczurów. Strażnik, sklepikarz. Pokaż mi coś. Masz jakieś prezenty? Masz dobre rzeczy magom. Ale prezentów żadnych. A ty? Też nic. Ale substancja destylująca, tak, dzięki. I dobra. Hełm czarnych, nie. Tarcza z jazumożnych. Dobra tarcza. 81. Ach, sprzedam u siebie. U siebie. No w twierdzy czuwania prawie u siebie można powiedzieć. Szmaragd, granat. A jak tam z pyłem? Pyłyrium trochę jest. Elfikorzeń trochę jest. Kolby są. No, Mervisie. Wróciłeś.
Przynosisz jakieś wieści? Na wasze karawany napadała pewna elfka. Zająłem się waszym problemem. Nie powinno być już więcej napadów. Naprawdę? Och, to cudowna wiadomość. Po co mówić o Velanie? Mam nadzieję, że winnych spotkała zasłużona kara. Velano, czy chciałabyś coś powiedzieć? Nie, chciałabym stąd iść. Witaj, moja pani. Z pewnością i tobie także winienem dziękować za... Pragnienie odejścia nie słabnie. Ja... tak. Obiecałem datek, nieprawdaż? Proszę, przyjmij. Będzie na minusie? Sumę z podziękowaniami od gildii kupców. Pesada, tylko tyle? Po tym wszystkim, co dla was zrobiłem? Cóż, jak można? Chyba moglibyśmy co nieco dołożyć. Miło było cię poznać, komendancie straży. No i po wszystkim, Velano. O, Velana minus 4, ale Nathaniel się zgadza. Ej, tam. Mervis ucieszy się, że powstrzymałeś ataki na karawany w nieprzebytym lesie. Godziwie cię za to wynagrodził. Kendriku? Dobrze cię znów widzieć. Zdaje się, że winien ci jestem nagrodę, prawda? Prawda. Tak, oczywiście. Ukończono 13 suwerenów. Tak, skopiowane inskrypcje, towary kupca. Coś jeszcze nowego? Nie. Zaginionym jest Sir Alvarda na czarnych mokradłach. No Velano, się tak gniewasz? Przecież to ty napadałaś. Fakty tylko przedstawiłem. Nathanielu, ty masz 100? Tak. No, chodź z nami Velano, może coś jeszcze spotka nas fajnego. Ale drzwi tak otworzyć nie można. Co z tym drzewem? Co drzewo? Twój morderczy wzrok sugeruje, że coś ci się we mnie nie podoba. Zastanawiałam się tylko, dlaczego nazywacie siebie szlachcicami? Niezwykła ironia. Lubimy ironię. Poza tym brzmi to ładniej niż wyzyskiwacze. Aha, jesteś jednym z tych zabawnych ludzi. Skądże? Nie śmiałbym próbować poprawić twego nastroju, pani. A co z tym drzewem? Co drzewo? No, drzewo. To piękne drzewo. O. Nie spodziewałam się tak silnego, upartego drzewa w mieście Szemlenów. Natura zawsze znajdzie jakiś sposób. Czemu? Ludzie nie mogą być ogrodnikami? Znowu się mylisz co do ludzi. Natura zawsze znajdzie jakiś sposób. Bez wątpienia. Być może go nie rozpoznajesz, ale to Dal Amytal. Drzewo Mytal. Nasi opiekunowie wycinają swoje kostury z podobnych drzew. Nasza opiekunka Ilse przygotowała dla mnie taki kostur w oczekiwaniu na dzień, gdy zajmę jej miejsce. Byłabyś dobrą opiekunką. Nigdy nie zostajesz opiekunką, czyli nigdy nie dostajesz swojego kostura. Byłabyś dobrą opiekunką. To ma być pocieszenie? Ilse znała mnie jak własną córkę. O. Zawsze powtarzała, że jeśli zostanę opiekunką, zniszczę cały klan. A tobie się wydaje, że wiesz lepiej od niej. Dość tego, chodź. Minus? Minus. Ciężki przypadek, ciężki. Człowiek chce dobrze, ale z nią chyba trzeba twardo, wiecie, bo to... Dajcie spokój. A ile mi brakuje? Jak zwykle kilku. Kilkudziesięciu właściwie. Piękne drzewo. Tak, tak. Być nasza opiekunka. Czyli nigdy nie dostajesz... Przygotowała dla nigdy mnie nie... taki kostur w oczekiwaniu na dzień. Czyli nigdy nie dostajesz swojego kostura. Nigdy nie zostałeś opiekunką? To chyba jasne, że nie. A poza tym czemu... Dość. No, plus 2. No to czyli odpowiedź numer 3 jest prawidłowa. To jest taka postać, jak grałem pierwszy raz, to nie była w mojej grupie jakoś. Anders był. Zresztą chyba się nie dziwicie. To piękne... Tak, piękne. Nasza zobaczmy. Opiekunka Ilse. Czyli nigdy nie dostałeś swojego kostura. To chyba jasne, że nie. O. Poza tym czemu cię to nagle obchodzi? Dość tego, chodźmy stąd. Plus 2. Drażliwy temat, tak? Czy tutaj będzie ostatnie życzenie? Nie idzie, w Amarancie. No to może jest właśnie tutaj. Wśród zgromadzonych. Sorcha...
A w pokojach? Nie, nikogo nie ma. Nie, jest, ostatnie życzenie. Nido? Nie znam go, Bran. O co chodzi? Moja towarzyszka nie czuje się bezpiecznie. Towarzyszka? Jestem Atarendil, komendant Szarych Straży. Kim jest ten człowiek? Czyżby zdradzała swojego męża? Jesteś Nida, żona Kinana? Tak, jestem Nida. Coś się stało, prawda? Skarbie, możesz zostawić nas na chwilę samych? Co ci się, ale mina. Czy Kinan nie żyje? Chciał, żebyś to dostała. Prawdopodobnie proszę do jego piersi. Tak, zginął, próbując uczynić świat lepszym dla wszystkich. Naprawdę tak powiedział? To jego obrączka ślubna. Dziękuję, że mi ją oddajesz. Kinan zawsze powtarzał, że wstępuje do straży, by zapewnić mi lepsze życie. Czy naprawdę lepiej byłobym została sama w obcym kraju? Zastanawiając się, czy będziemy kiedyś razem? Musimy coś poświęcić, by pokonać pomioty. Komu moje kondolencje, teraz już pójdę za pozwoleniem. Zdradzasz go, prawda? Znikał na całe miesiące, często bez słowa. Miałam czekać wiecznie. Tak. Zapomniał o tym, że jestem żywą, czującą kobietą, a nie tylko symbolem tego, o co walczy. Miłość nie zastąpi wszystkiego. Ukończono zadanie. Oddałeś Nidzie obrączkę ślubną Kinana. Jest poziom, dobra. Kondycji. Dobra, kondycji. Niech będzie kondycja. I co tutaj mogę? No i dobrze, niszczycielski wir. Chociaż coś trzeba poświęcić. Tego nie używam. Doskonałe ciosy też nie. Strzaskanie pancerza może jeszcze się przydać. Dokładne ciosy. A to jakie ciosy? Doskonałe. Ciosów i otrzymuje na pewien czas ogromną premię do ataku. Niech i tak będzie. Niszczycielski wir. W sumie... W porządku. Zrobiłeś, co się dało. Tak, tak. Proszę, zostaw mnie teraz samą. Tablica, to ta tablica, już tutaj nic nie odnajdziemy. To teraz jeszcze do kantora. Masz coś nowego? Co podać, kolego? Masz, nie. A co masz? Nic. Dobra, jeśli do efektów. Przysięga strażnika. Amulet opiekuna. Belana. Chociaż sentymentalnie. Niech będzie. Chociaż i tak zostawię może w tym. W skrzyni. Mana. Dobra, chodźmy. Tablica, czy coś tutaj też będzie z tobą? Udzielcie schronienia znużonym i brońcie słabych. Stwórca w swym czasie dojrzy wasze czyny i obdarzy was uśmiechem. Belana nie zgadza się, Anders też się nie zgadza. Okej. 15. I co to było? Z żyjącego drewna. Znaleziono próbki drewna Sylwanów. I stąd takie coś? No dajcie spokój. No ale tak. Pomogliśmy Templariuszom. Będzie łatwo. Nic w tej chwili nie ma. Czarne mokradła, towarzysze, ogren, głowa rodziny, dołączenie Belany. Tak. Przebudzenie. To trzeba ogarnąć i... główny wątek. Słuszna droga. Tak. Spotkałeś pomiota obdarzonego z zatrważającą inteligencją i mocą. Wydawał się mieć obsesję na punkcie szarych strażników. No dobra, to tutaj wszystko. Więc trzeba ruszyć do twierdzy czuwania.
z Varelem porozmawiać. Dołączyć Velanę. Ogarnąć, co się dzieje. Myślałem, że chcesz coś nam powiedzieć. O, tutaj wszyscy coś chcą. Dzień dobry, wiem, długo mnie nie było. Co się dzieje ciekawego? Woldriku. Strażniku, czy ostrzegałem was już przed lokalnym kamieniem? Co? Ludzcy murarze korzystają z tego, co mają pod ręką. Ale na porządne mury potrzeba dobrego budulca. Oczywiście, mówcie dalej. Mam wrażenie, że to mi się nie spodoba. Oczywiście, mówcie dalej. Najbliższy kamieniołom wydobywa jakieś łupkowe śmieci. Potrzebny mi porządny granit. Im ciemniejszy, tym lepszy. Nie natknęliście się na taki w podróży? Czy jeśli znajdę granit, nie usłyszę kolejnych żądań? W nieprzebytym lesie jest trochę granitu. Doskonale. Nie mogę jednak narażać robotników na atak pomiotów. Musicie wysłać żołnierzy do ochrony. Czy to bardzo ważne? I tak brakuje nam żołnierzy, nie mogę wam żadnego... Dobrze, będziecie mieć ochronę. Dziękuję, komendancie. Twierdza nie padnie, moja w tym głowa. Kończone zadanie. Udało ci się znaleźć granit, którego potrzebował Woldrick. Wiecie, co w tym jest może dziwne, a przynajmniej ja uważam, że to jest trochę dziwne. Powinniśmy mieć na początku jakąś ilość armii, żołnierzy, których możemy rozdysponować w zależności od okoliczności. Tak jak on tutaj. No dobra, wysłaliśmy niby tam żołnierzy, żeby chronili robotników, ale skąd mam wiedzieć? Pewnie na zakończenie będzie, tak? W tym, w epilogu. Na końcu, że moje działania, jakie miały konsekwencje. No ale tak jakby była jakaś ilość i na przykład widzę, już mam tylko jakby trzy oddziały, tak? To bym się zastanawiał, czy wysłać, bo nie wiem, czy na późniejszym etapie gry nie będę ich potrzebował, czy zostawić ich na pastwę i nie wiem, może to dziwny pomysł, ale wydaje mi się, że jak najbardziej namacalny, taki realny, że wtedy bardziej by się człowiek wstrzymywał z takimi decyzjami. Heron Wade? No, Mistrz Wade. Psst, psst, psst. Strażniku. Och, na stwórcu, o co chodzi, Wade? Nie mam czasu. Macie do mnie sprawę? Heron jest gotów pozwolić, bym dłubał chałtury na zadopiu w koszmarnych warunkach. Nikt nie zwraca uwagi na sztukę. Tak, sztukę płatnerstwa. Ale wy nie jesteście koszmarnie pospolici. Potrafię docenić solidną broń i zbroję. O to chodzi. Chcę robić prawdziwe dzieła sztuki, które potrafi docenić krasnoludzki rzemieślnik. Gdybyście trafili na jakiś fantastyczny materiał, odwiedźcie jeszcze starego Wade'a. Wade, co ty kombinujesz? Ależ nic, nic. Pamiętajcie, fantastyczny materiał. Dobra, dzieło mistrza. Znajdź egzotyczne materiały na broni pancerze. Płatnerz Wade obiecał, że przygotuje coś wyjątkowego, jeśli znajdziesz dla niego rzadko spotykane materiały. No, Wade'zie? Tak, komendancie? Znalazłem tę starą korę w sercu żyjącego drzewa. Daj mi, daj mi! O, wspaniale! To może być serdeczne drewno. Co to jest serdeczne drewno? Nie do końca wiem. Dalijczycy w ogóle nie chcą się nim dzielić. Jeśli pozwolicie mi się nim pobawić, mógłbym sporządzić łuk. Tak, albo tarczę. Rozumiecie, nie mogę tego zrobić od razu. Oto lista potrzebnych materiałów. Niektóre dość ciężko zdobyć, są jednak absolutnie konieczne. Materiały do pracy z twardo drzewem. I co? Znajdź materiał dla Wade'a. Wade wręczył ci listę rzeczy, których potrzebuje, aby móc stworzyć coś z twardo drzewa. Oliwę mam, Catgut? Chyba. Rubin bez skazy. To ten miał na sprzedaż, ale pewnie można znaleźć, a nie tylko kupić, a może tylko kupić. Arcymistrzowska runa błyskawic. Trzeba stworzyć. Co tutaj? Te przeklęte elfy niczego nie zapisały, a Dalijczycy są wyjątkowo nieprzyjaźni. Przydałby się olej do zmiękczenia drewna, Catgut, nacięciwy czy uchwyt do tarczy i rubin bez kasy, zawsze przydatny i miły dla oka. Ach, i jeszcze jedno, arcymistrzowska runa błyskawic. Oliwę mam. Catgut. Kto miał Catgut? Hmm.
Rura srebrna. Kto miał catgut? No nie pamiętam. Tak, komendancie? Później wrócę. Arcymistrzowska runa. O! Armas, tak. To dobre miejsce na handel. Dziękuję. No, Herenie, a ty co? Wróciłeś. Potrzebujesz czegoś? Pozwólcie, że rzucę. Znalazłem złoże rudy. To bardzo mi pomoże. Wait, komendant znalazł złoże srebrytu. Przypuszczam, że można z niego wykonać broń i zbroję. W takim razie wezmę się do pracy. Co za niewdzięczność. Co masz? Wróciłeś. Tak, pokaż. Odłamki tam. Łowca magów, diament, rubin. Ta ciężka księga zakazana przez zakon Andrasy zawiera żywoty najmądrzejszych, najsilniejszych i najodważniejszych elfów z Dali. Użyj. Ta księga pozwala czytelnikowi na... A. Uratowane towary też sprzedam. Może jednak butelka z kwasem niepotrzebna. Co tutaj? Zamarznięta błyskawica? Nie. Lodoskała chyba też niepotrzebna. I co? A to zaraz zostawię. Srebrnorytu. No niech będzie rubin. Szafir, topaz. Bo rubin to nie był prezent. Nie, nie był prezent. 184, dobrze, już tyle suwerenów. Zieleniec. Łuska smoka. No i co z tą łuską smoka? No, dworkinie. Urządziliście nam niezłe powitanie, co, komendancie? Nie mam nic przeciwko. Miałem okazję przeprowadzić parę doświadczeń. To twój wybuch pozabił te podmioty, prawda? O, miło, żeście zauważyli. Jo, moje to dzieło. Nazywam się Dworkin Glawonak. Niektórzy mówią Dworkin Szalony. Ale mnie to nie rusza. W mojej dziedzinie trzeba odrobiny szaleństwa. Czy to ty wymyśliłeś ten materiał wybuchowy? Ja wymyśliłem te konkretne wzory, lecz to Kunari dopracowali technikę. Działa mi to na nerwy. Ponure, blade olbrzymy nie powinny być mądrzejsze od krasnoludów. Zacząłem więc prowadzić doświadczenia ze sproszkowanym lirium i innymi wybuchowymi substancjami. To chyba niebezpieczne. Mogę w czymś pomóc? Jo, jeśli wam się chce. Zużyliśmy wszystkie bomby na te pomioty. Mogę zrobić więcej, ale brakuje mi lirium w proszku. A ja znalazłem takie. Lirium można znaleźć wszędzie, ale on jest za drobny. Pył jest dobry na ląty, ale nie ma tej siły, o którą mi chodzi. Jak zdobędę proszek, będzie można zagonić chłopaków do pracy. Porozmawiamy później, nie wyleć w powietrze. Będę ostrożny. Ostrożnawy. No tak. Znajdź sproszkowane lirium dla dworki. Na dworkim potrzebuje sproszkowanego lirium do swoich materiałów wybuchowych. Znajdź dla niego trochę tego proszku. Właśnie, mamy ten proszek. To ten. A świeże jajo smoka? Kto jeszcze tutaj? Więc już. Na dworkinie. O, wróciliście odwiedzić starego dworkina? Nie spodziewałem się krasnoludów w twierdzy. Król Harrowmont dobrze pamięta o tym, kto mu pomógł. Król stwierdził, że przynajmniej może przysłać strażnikom paru szalonych krasnoludów. Porozmawiamy później, dobra. Jeszcze. O, wróciliście. Masz szczęście, znalazłem trochę proszku lirium. Wspaniale. Możemy wznowić produkcję bomb. Strażniku! Zanim dacie mojemu bratu wysadzić się w drobny mak, każcie mu zachować ostrożność. Nie słuchajcie Woldrika. Wiem, o czym mówię. A ilu uczniów straciłeś? Trzech? Czy może czterech? Wszyscy znamy ryzyko. Jeśli nam się uda, przejdziemy do historii. Twój brat ma rację. Martwi się nam nie przydacie. Rób jak uważasz, dworkinie. Dołóżcie starań. Te bomby są nam bardzo potrzebne. Jo, komendancie. Dziękuję za pomoc. Proszę, to dla was. Dajcie im bobu. Szaleniec. Otrzymał ulepszone bomby dworkina. No dobra, ktoś może rzuci, przetestuje albo zginie.
Ale zadanie zostało wykonane, tak? Nie, znajdź sproszkowany Rium. A, to jeszcze można znaleźć. Co się stało, szeregowa? Szuka was Seneszal Varel. Proszę iść do sali tronowej. Są dla mnie jakieś wiadomości? Jedną chwileczkę. Nie ma nic nowego. Dzień na dworze. Okej. Okay. Zgromadzenie dworu w sali tronowej. Varel czeka na podjęcie przez ciebie ważnych decyzji związanych z dworem. Jak najszybciej udaj się do sali tronowej. Formalności, formalności, ciągle formalności. Jeszcze nie pamiętać o tych różnych rzeczach. Kadgut. Ktoś miał Kadgut. Ej, komendancie, pogadajmy. Pogadajmy, będę mieć kłopoty. Oczywiście, Ogryn. Sny. Miewasz je? To normalne u strażników? Czemu nikt mi cholera nie powiedział? Przepraszam, powinienem był cię ostrzec. Przynajmniej nie mamy plagi, wtedy słyszy się arcydemono. Jesteś Ogren, nieustraszony, zjadasz koszmary na śniadanie. Biedny Ogrenek miał niedobry sen, ojej, przytulić. Ojej, przytulić? Jesteś Ogren, nieustraszony, zjadasz koszmary na śniadanie. Po takim śnie nie mam nawet ochoty na śniadanie. We śnie widziałem jedną z tych matek lęgu, opasłe, obrzygane cholerstwo. Tylko, że twarz miała Hespit. Pamiętasz Hespit, nie? No, pamiętam. Branda też tam była i szepnęła, już czas. I Hespit zaczęła się drzeć i wylazły z niej setki mrocznych pomiotów. I co potem? Pomioty stanęły w kółeczko wokół mnie i zaczęły coś gadać. Pytały mnie, czy chcę cytrynę do herbaty. I czy mogę je nauczyć czytać i pisać. A jeden z nich powtarzał w kółko, gdzie jest dziecko. Co? Potem się obudziłem. To nie jest jeden ze snów szarych strażników. Chyba martwisz się zbyt wieloma rzeczami naraz. To nie jest jeden ze snów szarych strażników. Miewam inne sny o pomiotach. Zazwyczaj tylko ciemność i mamrotanie, ale one mnie nie ruszają. Dzięki, że mnie wysłuchałeś, komendancie. Plus 3. Ale wydaje mi się, że jest możliwość, żeby on miał więcej niż plus 3. Chociaż... Może on tylko może mieć już plus 3. Prawda, Ogrenie? Jak u ciebie jest... Nie! Co ja gadam? Przecież Ogren miał bardzo mało. A, teraz nie sprawdzę. Dobra, dobra, dobra. No. Hej, komendancie. Tak, tak. Oczywiście, Boga, Ogren. To normalne. Przepraszam. We śnie widziałem je... Ta? Branda też tam była. I co potem? Już... Potem się obudziłem. Nie. To nie jest jeden ze snów szarych strażników. Dzięki, że mnie wysłuchałeś, komendancie. Proszę bardzo. Plus 2? Jeszcze mniej? Co jest? To w jaki sposób mam z nim rozmawiać? No ciekawy właśnie. I tutaj jest tak wiele możliwości, kombinacji, że ciężko jest... Pogadajmy. Oczywiście, Ogrenie. To normalną strażników? Czemu nikt... Jesteś Ogren. Pamiętasz... Branda tak. Też tam była i szepnęła, fuj. Już czas. I co i potem? Hespit zaczęła się drzeć i potem się obudziłem. Miewam sny o mrocznych pomiotach, ale nie takie. Miewam inne sny o... I co? Plus 3, no to dobra, niech tak zostanie. I od razu schowamy to, co trzeba schować. Cień róży. Zostawimy ten... Tak, tunika, tak. Rękawice oszustki zostawiam. Tak, amulet. Chociaż ten można sprzedać. 30, 50. Dużo prezentów. Natanielu, chcesz coś? Nie? Nie marnujmy tu czasu. Dobrze. Czym mogę służyć? Chciałbym... Nie, macie na sprzedaż? Jak naj... I tak. Tego nie potrzebuję, ale wiesz co? Potrzebuję czegoś bardzo ważnego. Błyskawic. Obrys eksperckie runy błyskawic. Niszowskie runy błyskawic. Tutaj. No to nowicy. Tak. Błyskawic jak najbardziej. A jak tutaj z tym? Runa błyskawic, runa zimnego, ekspercka runa srebrnorytu. Runy srebrnorytu też by się przydały.
towarzysze. Runa krzepy. Taka inwestycja. Niewrażliwości, runa nawałnicy. Na unikanie pocisków, odporności, na ogień, zimno, elektryczność. Niewrażliwości będzie trzeba kupić. O! O! Co? Brak miejsca. To miejsce? Myślałem, że to się... Aż tak? Jak to? Przecież to w jednym, jako jeden powinno. Zaraz, Woolsey, bo tutaj coś się dziwnego dzieje. Tak. Chodź, przyjacielu. Musimy to ogarnąć, bo coś jest nie tak. Dziwne to to. Runa lodu? Nie. Tak, i jeszcze błyskawicy. A, i pusty kamień. Tak, idziemy, kupujemy te... Czasem o. Wam zazdroszczę. Nie moja wina, że jesteś piękny. Że jestem piękny. Tak, tak, nie byliśmy niewolnikami, ale z nas cholerni szczęściarze. Dlaczego? Nawet najmłodsze ludzkie dziecko zna co najmniej tuzin legendarnych bohaterów. Tych opowieści jest tak wiele, że ich istnienie uważa się za oczywiste. Czasem doprowadza mnie to do szału. My, Dalijczycy, utraciliśmy większość naszych legend i historii. To, co pamiętamy, jest dla nas bezcenne. Możemy podzielić się opowieściami, należą do nas wszystkich. To tylko opowieści, nic nie znaczą. Przykro mi, że ludzie ukradli wam wasze bajki. Zadowolona? Nie. Możemy podzielić się opowieściami, należą do nas wszystkich. Ale czy ludzkie dziecko ceni opowieść o patronie Edukanie na równi z tą o Dane i Wilkołaku? Opowieści tworzą naszą więź z przeszłością. Kształtują cały nasz lud na setki sposobów. Bez nich jesteśmy zagubieni. Chyba już wiem, co zrobię z twoim podarunkiem. Wypełnię go opowieściami. Ale przecież nie znasz zbyt wielu delijskich opowieści. To wyśmienity pomysł. Z porośnymi historykami. To wyśmienity pomysł. To będą nowe historie dla mego ludu, oparte na tym, co wiem i co widziałam. Może pewnego dnia połączą moje dzieci z ich przeszłością i może potem one przekażą je swoim dzieciom. Rozumiem już, że to bezcenny podarunek. Dziękuję ci. Co? Nie ma plusa? Żadnego? Nieuczciwe to to. Czym mogę służyć? Potrzebuję płytek. Macie na sprzedaż. Chciałbym nałożyć na coś zaklęcie. Nie. Co się tu dzieje? Run. Tak. Wracamy, Andersie. Zaczynajmy. Tak. To taki odcinek, w którym znowu w to i we w te, żeby ogarnąć. Ekspercka runa srebrnorytu. Mistrzowska runa. Jest coś arcymistrzowskiego? Mistrzowska runa arcymistrzowska. A, roztwór! No nie! Dajcie spokój, ciągle czegoś brakuje. Ktoś jeszcze? Nie? Czym mogę służyć? Varel czeka. O, roztwór. Ej. Idziemy, czego tym razem tak. Zabraknie? No, Andersie, dziękuję za twą pomoc. Symiszowska 2, a patronacka, nie było patronacki. Co mamy? Runa lodu, patronacka, tak. Runa błyskawic. Ekspercka runa. Miszowska. Arcymistrzowska jest? Arcymistrzowska runa błyskawic.
Mistrzowska runa błyska. Co? Ten znak to... Co? Ekspert... Czemu? Czyżby to była... Czemu tak? O co w tym chodzi? No dobra. Runa lodu niech będzie. I... Runę lodu trzeba też ogarnąć. No dobra, to jeszcze do krzepy. Ta... Takie szybkie klikanie. Niewrażliwości. A, jeszcze brakuje. Do niewrażliwości. Dobra, jeszcze zaraz. Zapasiki znowu. Napełnimy. Czym mogę służyć? Pokaż jak runę. Roztwór. Ile mamy roztworu teraz? Jeszcze trochę. Pusty kamień. A z kamieniami to jak? 42. Jeszcze. Uników na razie. I co? Do czego tam? Obrys runy uników. Niech będzie. Paraliż, spowolnienia nawałnicy. Rezerwy nie. Runa lodu. Runa błyskawicy. Srebrnorytu. Niewrażliwości chciałam. O, ile kasy poszło. No dobra. Yuri. Potrzebujecie czegoś, komendancie? Tak, pokaż co masz. Co ty tu masz jeszcze? Nic. No, okej. Okay. No i niestety. Jasne. Muszę się powtórzyć, tak. Choć Andersie. A mogło być łatwiej to stworzone, że wewnątrz sali. Ułatwiłoby to całą sprawę. Błyskawic. I lodu. Tak. I co jeszcze mogę? Arcymistrzowska runa. I mistrzowska runa. Co to jest za... Co to jest? Muszę to sprawdzić. I jak to? Mistrzowska runa, dobrze. Da. Arcymistrzowska... Czela... Mistrzowska runa lodu. To mam. Mistrzowska runa błyskawicy. A arcymistrzowska 5. To jeszcze lepiej. Ale czemu? Dziwne. Okej, to po mistrzowskiej będzie patronacka, tak? W porządku. Aha, roztwór. Jasne. Nudzi was to, co? Takie chodzenie w tą i z powrotem. No, taki będzie ten 11 odcinek przygotowania. Jak najbardziej. Tak, tak. Ciekawy jestem, ile teraz kosztują takie runy. Nie wiem, czy by się zwróciło, ale... Jak tam roztwór, ile? 20. No dobra.
starczy. Andersie, ostatni raz, a później już tutaj ogarniemy całą sprawę. Ponakładamy wszystkiego na zbroję, na miecze, na wszystko. Trzaska runa. I już niczego nie mam? Nie mam. Ta, na wojnie zwycięstwo, w pokoju czuwanie, w śmierci ofiara. Zaklęcie, zaklęcie. Złożyć. Oczywiście. Arcymistrzowska runa lodu. A tutaj arcymistrzowska runa. Mistrzowska runa błyskawic. I to mistrzowska runa lodu. Mistrzowska runa lodu, tak. To 6. Arcymistrzowska runa srebrnorytu 10, a to arcy też mistrzowska. Mistrzowska runa 5. No to błyskawica. Arcymistrzowska runa. No to teraz ulepszona zbroja, tak. To niewrażliwości do pancerza. Do kondycji. A jaka to jest? Arcymistrzowska runa krzepy. Niewrażliwości. Dobra, no to zamieniam. Tunika 6. Nataniel ma. Ogren. A właśnie, jak to tam? 15. Do ognia. To masz. Ognia i srebrnorytu. I teraz. Ja mam. A ty nie masz. Krzepa. Zbroja Legionu też. Krzepa. Więcej krzepy. 2. Po co 2? Możesz mieć więcej. Niewrażliwość. Runa krzepy. Tutaj ty masz do kondycji już 10, bo masz arcymistrzowską. Masz tak i do ogień zimno. Bariery. Niewrażliwość już mam tutaj. To masz jeszcze do krzepy. A reszta? A reszta co? Ciernie róży. Na razie nikt nie używa. Dobra, to skoro tak, chyba wszystko. Tunika czarnych ostrzy, nie. Co tu dać? Ogrenie. Ogrenie. Nic nie mam. Nic lepszego. Może później coś się znajdzie. Zostawiam. Póki co runy. Może te słabsze na pewno. Albo i wszystkie. Po co ma miejsce arcymistrzowska runa niewrażliwości? Na razie tak. Runa srebrorytu. Tak, w razie gdybym chciał, to tu wrócę i przecież tutaj będziemy ogarniać temat run po raz kolejny. Pewnie w którymś odcinku, jak wrócimy z kolejnych przygód. 60, no to dobra. W końcu, tak. No to może chociaż do pani Ulsi. Pani Ulsi? Nie wiem, gdzie ich znalazłeś. Szczególnie Kunari zdaje się być wątpliwym pomysłem. Ale targowisko w twierdzy znów działa. Bardzo nam to pomoże w nadchodzących dniach. Pozwoliłam sobie uszczuplić nieco skarbiec, biorąc pod uwagę, że i tak mamy nadwyżkę. To dla ciebie, komendancie. O. Dobra robota. O! Ho, 60. Udało ci się przekonać znaczną grupę kupców, by przybyli handlować do twierdzy. 120. Zwróciło się trochę. Seneszalu. Wiem. Tylko, że... Nie. Później.
W następnym odcinku serii Zagrajmy w Dragon Age Przebudzenie porozmawiamy z Seneschalem Varelem, a 11 odcinek pora zakończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!